Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę pokazać deck, który moim zdaniem jest idealny na drugi sezon. Dlaczego? Dlatego, że opiera się w po części oczywiście na czarach obszarowych, które na tej mapce drugosezonowej, tak ją nazwijmy, są wręcz idealne do tego, żeby walczyć z przeciwnikiem. Ponieważ mamy tutaj dużo ciasnych miejsc, jak chociażby te mosty czy środek mapy i wszystko co jest obszarowe w tym momencie radzi sobie naprawdę, naprawdę wybornie. Dobra, trochę się zagadałem, standardowo, ale nadrabiamy, nadrabiamy. Puścimy sobie tutaj jakiś raszyk prawą stroną, znaczy raszyk. Może raszyk to nie jest, bardziej puszyk, jak już. I w tym momencie możemy zająć się tymi chłopakami. A tutaj sobie poczekamy, aż oni dojdą. I zrobimy sobie coś takiego, plus coś takiego. To powinno zostać ściągnięte bez problemu. Kurczoki też. Coś tam obiliśmy bazę przeciwnika. Deck za chwilę oczywiście przedstawię, natomiast skupmy się póki co na grze, bo ta jest o wiele bardziej, myślę, że istotna. Tu możemy zbudować kolejną wyprawę. Możemy tego kobolda zagrać, żeby nam tutaj nie zajmował miejsca. Czy my chcemy tak robić? Nie, zrobimy tak. Nie chcę wyrzucać oczywiście jednostek zbyt szybko. Rzucenie tego pilota nie jest jakieś super mądre. Nie chcę wyrzucać jednostek tak szybko, żeby mieć golda na odpowiedzi, jak przeciwnik będzie coś robił. Na przykład teraz ten blizzard mi się podoba. Plus tam jeszcze chyba coś się pojawiło, nie wiem. Widziałem tam jakieś trzy znaczki. Tutaj jak Jane'y sobie idą, to możemy sobie odwrócić tą wieżę. Niech strzela w innym kierunku. A Jane'y sobie dojdą. Swoją drogą Jane'y mają całkiem sporo powera. Jeżeli chodzi o atak, nawet się tak w pewnym momencie zdziwiłem, ile. Jak tak patrzałem, ile obrażeń zadają. No tutaj już nie odwrócimy sobie tej wieży, wykupimy sobie złoto i myślę, że za chwilę... No, za chwilę się nic nie stanie z tego co widzę. Ale spoko. Dobra, lecimy sobie tutaj. A ja w ogóle po tej grze jeszcze będę miał bardzo ważne ogłoszenie, bo robię bardzo fajny... Tak mi się wydaje. A, bo dobra, ten ziomek wypuszcza te... robię bardzo fajne wyzwanie, czy ja to tak mogę nazwać? Chcę przetestować, czy jestem w stanie w ciągu jednego dnia wbić 50 poziomów kampanii bez wydawania siana. Wydaje mi się, że bez problemu, bo całej kampanii na 100% nie jestem w stanie wbić, ale 50 poziomów powinno się udać bez większych problemiksów. I będę coś takiego robił już w tą sobotę 16 grudnia o 16, a to za chwilę podam wszystkie szczegóły. Dobra, oni niech się tutaj pozabijają, my sobie rzucimy to tu, rzucimy sobie to tu, rzucimy sobie Jane'ę. Może skończmy wreszcie tą walkę, bo tak idzie strasznie opornie. A możemy ją też wykończyć poniekąd czarami. Dobra, rzućmy sobie to tutaj. Idealnie. No dobra, może prawie idealnie. Trochę się zbyt wyluzowałem i tak przeciwnik zaczął nagle zdobywać nieplanowaną przewagę, ale dobra, myślę, że jesteśmy w stanie to nadgonić. Dobra, wreszcie. Tutaj jeszcze możemy to rzucić, to i wygrywamy. Czy uda mi się na nowym koncie zrobić 50 poziomów kampanii w ciągu jednego dnia? O tym przekonamy się w sobotę 16 grudnia o godzinie 16, ponieważ wtedy odpalam pierwszy stream tego kanału. Stream będzie zarówno na YouTubie, na tym kanale, jak i na Twitchu na tym kanale. Poza wyzwaniem z 50 poziomami kampanii, pogramy jeszcze PvP, odpowiem na twoje pytania i pomogę ci z grom, jeżeli masz jakieś problemy. Serdecznie zapraszam. Dobra, mamy kolejną gierkę, tym razem jest to tak zwany Mirror Match, czyli gramy na... Również Jane'ę. Puścimy sobie to tutaj, żeby odblokować sobie jakieś ciekawsze rzeczy. On... Trochę się zagadałem. Puścimy sobie to tutaj. Gdzie jest Jane'a? Dobra, zróbmy tak i zróbmy tak. Trochę za późno niestety. Oj, bardzo za późno. Oj, ta abominacja mnie kosztowała. O Jezu. Matko jedyna, ile ja na to wydałem złota? Dobra, łap. Bierze, niech strzela. Nie no, nie będziemy tracić na abominację tego, tej pilotki. Zrobimy sobie w ten sposób. Obrócimy sobie to. No. Nawet nie spodziewałem się, że ona ją na hita zabija. Właśnie to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o PvP. Nauczyć się prawdziwej mocy swoich jednostek, tak jakby. W sensie wiedzieć, co jesteś w stanie jakim czarem na przykład zrobić, albo jakie jednostki są w stanie dobrze się wytradować, żeby się tym już nie przejmować.
Wymaga to trochę praktyki, no bo jednak trzeba się nauczyć x jednostek kontra x jednostek, znaczy w sensie versus x jednostek, więc nie jest to wcale takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast warto to na pewno zrobić, dlatego żeby wiedzieć na przykład, co możemy sobie rzucić, nie? Czy pilotka opór zabija nekromantę? Bum! Wiemy, że nie. Ale jak ten, jak strzeli, to już zabija. Tu rzucimy tego, tu rzucimy sobie to. I w tym momencie się wstrzymamy, nie będziemy wydawali golda na nic. Chociaż można by wyrzucić... Zrobimy sobie tak, puścimy Jane'a sobie tutaj z tyłu i rzucimy sobie dwarfa na środek. A tu jest idealna sytuacja, bo możemy sobie zrobić tak. No i już wiemy, że jesteśmy w stanie Blizzardem zabić bez najmniejszego problemu i szkielety, i Jane'a. To jest bardzo wartościowa wiedza. Znaczy, no nie jest to co prawda nic strasznie tajemnego, czy jakieś super nowe, ale... Ale warto o tym pamiętać. Zrobię sobie tak, ponieważ ta abominacja niestety ma trochę życia i abominacji nie jesteśmy w stanie zabić niczym tak na strzała, ale jak skombimy parę jednostek, to już jesteśmy. Dobra, tamten niech idzie. Tak się zastanawiałem, czy jestem w stanie zrobić tak. No chyba nie jestem. Okej, okay. Ale przynajmniej sobie sprawdziłem. No, wieży mu za bardzo nie obiliśmy, czy bazy w sumie. Tu mogę puścić Gryfulca, chociaż ten Gryf poleciał chyba na środek, ale zrobimy tak i go wykasujemy. A nie, nawet ten ziomek coś tutaj powykupywał. Ej, nieźle. Tracę złoto. Dobra, ty kop tutaj, ty kop tutaj. Znowu ten warchlak. Strasznie irytująca jednostka. W sumie ona nie jest jakaś często grany, ta abominacja. Natomiast nie ma co ukrywać, że ta abominacja, mimo tego, że nie jest często grana, jest wyjątkowo mocna, bo ona ma całkiem sporo życia. To jest około 10 tysięcy, z tego co pamiętam. Jak widać na załączonym obrazku, wcale nie jest tak prosto ją zabić. Ej, Blizzard z talentem jest irytujący. O nie, to na pewno jest pay to win, bo on ma talent. Lubię te komentarze. Tak na dobrą sprawę, pomijając to, że trochę się zagadałem, tak na dobrą sprawę, ja też mam sporo talentów. No, faktycznie wydałem kasę, no bo sobie kupiłem ten zestaw powitalny. Kupiłem sobie ten zestaw powitalny, który daje im 50% golda więcej, ale kupiłem go dosyć późno. I o ile tam się z kampanii dostaje golda, to na przykład z przypływów się nie dostaje golda. Anyway, kupiłem to. Natomiast gdybym tego nie kupił, to i tak miałbym sporo talentów, bo w tym momencie no mam też dużo takich talentów, których tak naprawdę nie używam, nie? Więc takie gadanie, że jak ktoś ma talenty, to na pewno wydał siano. Nie wiem, no mnie osobiście... Nie chcę powiedzieć śmieszy, bo jeszcze ktoś się poczuje urażony, ale jest to dla mnie dziwne, bo w tej grze da się zdobywać talenty, nie wydając pieniędzy. Gadanie o tym, że jak ktoś ma talenty, to wydał pieniądze, jest totalnie, rzekłbym, nie na miejscu. No ale, nie wiem, może ja jakoś dziwnie na to patrzę. Dobra, kolejna wygrana na naszym koncie. Mam nadzieję, że meczek się podobał, bo był bardziej pogadanką, ale lecimy do kolejnego. Tym razem mamy Majew. Majew nie lubię, bo to wymaga dosyć dużego skupienia. Przewinimy sobie to. Przewinimy sobie to, przewinimy sobie to. Dlaczego wymaga dużego skupienia? No bo Majew jest bardzo często tak grana, żeby wbić w bazę oponenta, znaczy w moją bazę. No dobra, może wystawienie tego kolce zwierza, żeby ona wyszła z cienia, nie było dobrym pomysłem. Oj, zapatrzałem się. Znaczy zamyśliłem się. Coś chciałem powiedzieć. Ostatnio mi ktoś napisał, że ten kanał jest do dupy, bo nie daje super porad, przez co on się nie polepsza, w sensie nie polepsza się jego umiejętność grania i tak dalej. Moi drodzy, ale tu nie jest nigdzie napisane na tym kanale, że to jest kanał... Dobra, musimy tego zabić. Że to jest kanał super profesjonalnego gracza w Warcraft Rumble, na którym poznacie wszystkie najnowsze triki i tym podobne rzeczy. To jest kanał o Warcraft Rumble, ale ja nie jestem pro playerem ani mistrzem świata, żeby tutaj nawet nie wiadomo jakie triki. A pomijając to, to i tak staram się te triki dawać i wydaje mi się, że jakieś tam na kanale są. I można się troszkę nauczyć o tej grze. Oczywiście nie takich rzeczy jak wbić 5000 elo, bo sam tego nie wiem. Natomiast jak zacząć grać i jak lepiej grać, już wydaje mi się, że można. Więc tak to chciałem sprostować. A poza tym chciałbym też powiedzieć, że chciałbym w sumie poruszyć temat. Nie wiem jak wam, ale mi na tej nowej mapie PvP
podoba się mniej więcej 400 razy bardziej niż na tej starej. Ta stara przez to, że ona była... What the fuck, ile ten koleś ma jednostek? Ta stara przez to, że ona była taka rozległa i taka duża, była strasznie nudna. Tam zanim coś się wydarzyło, to trzeba było czekać, aż te jednostki dojdą i tak dalej, i tak dalej. A tutaj to wszystko dzieje się o wiele szybciej tak jakby. I przez to moim zdaniem, czy w sumie nawet nie tyle co moim zdaniem, co przez to dla mnie PvP na tej mapie jest o wiele ciekawsze. Ojojojojojojojoj, to było złe. Jest o wiele ciekawsze niż było na tej pierwszej. Więc tutaj propsy dla Blizzarda odnośnie tego. Natomiast nie ma też co ukrywać, że PvP w tej grze niestety ma sporo minusów. Jak na przykład balans, który można by powiedzieć nie jest najlepszy. Czy jakby chociaż rankedy, które moim zdaniem są strasznie słabo zrobione, że na przykład się nie resetują, o czym w sumie będzie niedługo film. Bo to jest normalnie proszenie się o porażkę tej gry. Robienie czegoś takiego, że jak się kończy sezon, tak jak się teraz skończył drugi sezon, to... Nie, zrobimy sobie inaczej. Jak się kończy sezon, to nie resetuje się ranking i nie można zdobywać nagród. Tam się resetuje tylko powyżej 3000 i to schodzi ci 60%. To jest, nie wiem, to jest tak idiotyczno, dziwno, głupie. Znaczy, ja nie wiem, jak to w sumie nazwać. Nie wiem, skąd taka decyzja, żeby tylko powyżej 3000 się resetowało 60%. Ale jest to, no, totalnie niezrozumiałe dla mnie. Za późno? Czy... Dobrze? Dobrze. Dobra, myślę, że tutaj zrobimy sobie... Oj. No, myślę, że sobie jednak nie zrobimy. Ona mogłaby z tego cienia wyskoczyć. Wyskoczy na tym, to ten ją dopadnie. Ale wejdzie sobie z powrotem w cień. Wydaje mi się, że tutaj i tak mamy już wygraną, więc raczej się przejmować tym nie ma co. Dobra, zróbmy tak, zabijemy ją i poharatamy jeszcze bazę. I tu sobie możemy zrobić tak. I myślę, że na tym będziemy kończyć. Chociaż nie wiem, czy ona za... Nic nie mówiłem, proszę państwa. Totalnie tam nic nie było, żadnego słowa powiedzianego, ale tutaj mamy idealnego Blizzarda. Mamy też idealne miejsce na rzucenie sobie błyskawic. A jak to nam nie wejdzie, to jeszcze możemy sobie to dorzucić. What the fuck? Trochę za dużo ten ziomek teraz zaczął zagrywać. Dobra, to jest idealny Blizzard. W tym momencie, no proszę, pięknie, idealnie. Dobra, kolejna wygrana na naszym koncie. O, proszę, tym razem będziemy mieli Szmondaka. Szmondak nie jest zbyt popularną postacią w tej grze i rzadko kiedy się go widuje, a tutaj będziemy mieli okazję się z nim zmierzyć, co oczywiście chętnie zrobimy. Natomiast warto byłoby go tutaj przytrzymać, nie ten spell, i tutaj zrobić tak. Co prawda to sobie wybiegnie, ale tego sobie zabijemy. Pięknie. Tu myślę, że pozwolimy zszarżować i puścimy Jaina. Coś chciałem powiedzieć. A, wiem, jeszcze zmienili jedną istotną, tak myślę, rzecz. Czy nie wiem, czy istotną, ale zmienili jeszcze ilość podobno punktów. I w tym momencie w PvP... O, tak, właśnie o to mi chodziło. To jest też irytujące, jak klikniecie na jednostkę i ona się nie odkli... znaczy, i nie odklikniecie jej i później robicie coś takiego, jak ja teraz zrobiłem. Anyway, podobno, nie zwróciłem na to uwagi, dlatego mówię podobno, zmienili system punktów i w tym momencie zdobywa się tych punktów więcej. Za wygraną nawet 100, a wcześniej zdobywało się podobno 50-60. Ja nigdy tych punktów nie liczyłem, więc nie jestem w stanie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, ale tak gdzieś dzisiaj słyszałem. Co fajne jest, bo dobrze wróży, że będzie się dało wbić wyższe rankingi niż do tej pory. Bo do tej pory na przykład te najwyższe to były dosyć ciężkie do wbicia. A w tym momencie jest to o wiele bardziej prawdopodobne, no bo będziemy po prostu zdobywać więcej punktów. Coś ten przeciwnik jakiś taki niemrawy, moim zdaniem. No. Inną kwestią jest to, że te rankingi się nie resetują. Przez to znowu mamy sytuację, w której nie, bez sensu. Rankingi się nie resetują, więc mamy sytuację, w której wbijamy tą rangę i powiedzmy, że gdzieś tam, no, mniej więcej jesteśmy ciągle na jednym i na dość wysokim rankingu i nie ma czego o to walczyć, nie? To jest totalnie dziwne, ale o tym kiedy indziej. Tak w ogóle możecie dać znać,
Bo w tym odcinku, w tym filmie, wyjątkowo mocno skupiłem się na gadaniu o wszystkim innym, tylko nie bezpośrednio o tym, co robię w grze. Czy wolicie takie odcinki, jak ja sobie gram i mówię o jakichś różnych rzeczach? Czy wolicie jednak, żebym gadał, że na przykład teraz decyduję się na zagranie tego kobolda, żeby przewinąć jednostki? W tym momencie rzucę sobie tego dwarfa tutaj, żeby poszedł po tego golda i żebym przewinął jednostki. W sensie, żeby mi się odnowiły jednostki. Teraz nic nie rzucam, ponieważ czekam na złoto i dopiero jak złoto będę miał, to będę konstruował jakiś fajny push. Fajny albo niefajny. Zobaczymy. Albo będę odpowiadał na to, co on robi. W tym wypadku będę odpowiadał bardziej na to, co on robi. Zagrywając Jayna, zagrywając Ptoka i odwracając go kolco zwierzem. W tym momencie nic ciekawego się nie wydarzyło. Nie wiem, czemu ten gryf pojawił się gdzieś tam na dole. Ale mniejsza z tym. Tu możemy sobie rzucić takie, bo mamy jednostki za bodajże 7 golda, więc taki blizardzik sprzątający te jednostki jest w sam raz. Aczkolwiek też nie trzeba było go rzucać, dlatego że i tak nasze jednostki by zabiły tamte jednostki, ponieważ tamte jednostki są jednostkami oblężniczymi i nie zabijają naszych jednostek, więc to było takie trochę zmarnowanie złota, a trochę nie. Tutaj wydobywamy sobie złoto, żeby oczywiście mieć złoto. Mamy dosyć sporo złota, więc możemy sobie zorganizować push, wysyłając tutaj tym końcem mapy jednostki, odwracając tutaj tego ziomeczka, przyspieszając anihilację tych jednostek, rzucając blizzarda wzmocnionego przez Jayna o 3 poziomy. To zginie gdzieś tam mimochodem, nie ma co się tym przejmować. Tu rzucimy sobie dwarfa, aby zabić tego kobolda, żeby przeciwnik dostał złota. Nie mam blizzarda, więc poratuję się chain lightingiem. No i w tym momencie robimy sobie tak, dlatego że to zadaje trochę obrażeń, jesteśmy w stanie tą bazę dosyć konkretnie poharatać na sam koniec. I tu jeszcze możemy sobie zrobić tak. I wygrywamy. A przejdźmy teraz sobie do omówienia deck. Jeżeli chodzi o talię, którą sobie graliśmy przed chwilą, jest to Jayna, taka dosyć mocno na obszarowych rzeczach ustawiona. Czyli mamy tutaj Blizzard, bardzo mocny czar, który zadaje sporo obrażeń i na tej mapie sprawdza się wyjątkowo dobrze, bo ta mapa, tak jak było widać, jest wąska. Z podobnego powodu mamy Chain Lightning, czy też łańcuch błyskawic. Tutaj normalnie gra się jeden czar, ale z racji tego, że mamy Jaynę, która zwiększa poziom zaklęć o 3, to warto sobie takie dwa czary wrzucić, bo one naprawdę potrafią zrobić siekę. Do tego wszystkiego mamy pilotkę Opór, która dla Blizzarda w tym momencie pewnie jest dosyć dużym problemem, bo wszyscy ją grają i ciekawe, jak oni ją zderfią. Natomiast ona też na tej mapie jest dobra, ponieważ wszędzie jest wąsko, więc ona potrafi naprawdę dużo obrażeń zrobić. Więc mamy takie trzy obszarowe rzeczy, plus Dwarfa, który służy do wyciągania złota z środka i sprawdza się znakomicie w tej roli. Tego gryfa, który jest po prostu fajną jednostką defensywną, zabija jednostki chodzące, latające i tak dalej. No i kolco zwierza. Ja nagrywałem ostatnio film z dekami i tam mówiłem o Harvest Golemie, no ale bez tego talentu z tym ogłuszaniem, ten niestabilny rdzeń, ten Harvest Golem jest słaby, więc dalej kolco zwierz tutaj wygrywa, no i rzuciliśmy tutaj kolco zwierza. Fajną rzeczą w tej talii jest na pewno to, że można ją grać bez talentów totalnie. Bo tutaj co prawda mamy to mignięcie, ale Jayna bez tego też jest całkiem spoko. Mamy to gnomie urządzenie maskujące, ale też da się bez tego grać. Znaczy bez tych talentów, które tutaj są, też da się grać. No bez tych, jak widać, grałem. Więc nie musicie patrzeć na talenty, możecie sobie spokojnie pograć bez talentów. A talia jest o tyle fajna, że ona jest w tym momencie idealną odpowiedzią na ten drugi sezon, na tą drugą mapkę, w której mamy właśnie ciaste przejścia, a tutaj mamy obszarówek dużo, plus jeszcze Jayne, która czasem odskakuje, czasem nie, mam na myśli mignięcie oczywiście, no i te jednostki, które też się świetnie sprawdzają, plus bardzo niski średni koszt, przez co jesteśmy w stanie bardzo szybko cyklować nasze jednostki i rzucać na przykład Jayne z Blizzardem, czy Jayne z łańcuchem błyskawic dosyć szybko i dosyć sprawnie. Jeszcze przypomnę, że w najbliższą sobotę o 16:00 będę mierzył się z kampanią i spróbuję przejść 50 misji, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta kraina i to wszystko w ciągu jednego dnia bez wydawania kasy, oczywiście na nowym koncie. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam bardzo serdecznie. Link do Twitcha znajduje się w opisie, można sobie kliknąć, zostawić followka i w sobotę 16 grudnia o 16:00 zapraszam na stream. Pierwszy tego kanału.